Po wielu miesiącach przygotowań Radio Silesia doczekało się nowego studia i reżyserki. Bracia Golec śpiewają taką fajną piosenkę, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco i my tak naprawdę dostosowaliśmy się do tych słów, czyli jeszcze parę miesięcy temu tutaj było jedno wielkie gruzowisko. Zdemolowaliśmy absolutnie wszystko, tak jak w niektórych programach remontowych i postawiliśmy nowe studio Radia Silesia 96,2 FM od podstaw. Tak naprawdę dopasowując do standardów XXI wieku, do tego jak to w tej chwili wygląda. Do standardów trzeba było przede wszystkim przystosować sprzęt. Dokonaliśmy tym remontem, tą przebudową naprawdę dużej rewolucji, bo z tego co było do tej pory, czyli sprzętu analogowego, przeszliśmy na typową cyfrową jakość. A w takiej jakości wszystkie audycje powinny teraz brzmieć lepiej. Cały czas rozwijamy się, szukamy jakichś nowych pól. Oparliśmy się oczywiście o muzykę przede wszystkim śląską, ale dajemy również szansę innym zespołom czy innym wykonawcom, również spoza Śląska. Także mam nadzieję, że w naszym również tutaj Radiu Śląskim, w Radiu Silesia, będziemy mogli puszczać muzykę troszeczkę z innych rejonów, po to, żeby dalej wyjść poza nasze województwo. Choć to województwo śląskie i jego sprawy zawsze będą dla Radia Silesia priorytetem.